Gala KSW 67, z nami Adrian Bartosiński. Pomyślę takiej wygranej nad Andrzejem Grzebykiem, która smakuje wyjątkowo. Widać to po tobie. No widać, no dobrze byłem przygotowany i jakby dla mnie to nie jest żadna nowość. Wiadomo, dla wszystkich jakby fanów i tak dalej, no to na pewno nowość, no bo Andrzej był wyżej notowany ode mnie. No ale mnie to w ogóle nie zaskoczyło, bo po prostu wiedziałem, że to się tak skończy. W pierwszej rundzie już myślałem, no gdyby ta runda była chwilę dłużej, no to już był odłączony mocno po tych ciosach w parterze i myślałem, że tam gdzieś to skończę. Ale w drugiej gdzieś, no co prawda, nadziałem się lekko, ale wszedłem z tego brodowego. No właśnie, bo tak, byłeś zamroczony, ale ja też to napisałem na Twitterze, ale nie straciłeś głowy w tej sytuacji, nie. To jest cenne. Nie, nie byłem odłączony, bo gdybym był odłączony, to bym pływał, a ja bardziej nadziałem się tym, że wszedłem na cios, że ja chciałem iść ze swoją akcją i po prostu... Zdjął mnie moment, w którym miałem lewą nogę w powietrzu i to też nie, gdybym miał może nogę na ziemi, bym przyjął ten cios na twardo, no to mógłby mnie znokautować, tak? Bo zostawiłem gdzieś tam miejsce na tą rękę, ale to była sytuacja, gdzie ja sam wszedłem na cios i po prostu mnie to zdjęło i całe szczęście może, że mnie zdjęło, bo ten cios nie miał takiej mocy, że mógłby mnie tak na przykład znokautować. A tak to jak upadałem, to już wiedziałem od razu, stare przyzwyczajenie z jiu-jitsu, szukać nogi, ale tej nogi szukałem tylko dlatego, żeby on zaczął się bronić i dał mi wstać do stójki, ale jak zostawił, no to mówię, korzystam. Ty byłeś bardzo zmotywowany przed tym pojedynkiem i w jego trakcie, bo ja zauważyłem po pierwszej rundzie taki obrazek. Runda się zakończyła, prawie miałeś Andrzeja na widelcu, ty poszedłeś do swojego narożnika, ale twój wzrok cały czas był skupiony na Andrzeju Grzebyku, jakbyś cały czas chciał wywierać na niego presję. Patrzyłem się na niego dlatego, że skontrolowałem całą rundę i odłączyłem go na tyle w końcówce, że po prostu patrzyłem, jak on się zachowuje. No jak patrzę, że on schodzi narożnika i wisi już... Tak, no to już mówię, okej, okay, jest odłączony i mówię, na spokojnie trzeba ten. No i może też za bardzo ja wszedłem, bo chciałem już też gdzieś, ale mówię, gdyby ta runda trwała 26 sekund dłużej, to już widziałem, że po którymś ciosie, zresztą było widać po jego twarzy, że go porozbijałem. No i tyle, no dziś, no nie zaskoczył mnie w żadnym aspekcie, znaczy zaskoczył mnie tym ciosem, na który wszedłem, ale mówię, tak to generalnie gameplan był na niego bardzo dobry i myślę, że pierwsza runda, no to no raczej zdominowałem i fajnie to wyglądało. No właśnie, przed naszym wywiadem wspomniałeś o tym gameplanie, czy możesz coś powiedzieć więcej dla naszych widzów i słuchaczy, jakie były założenia i to chyba było zaskoczenie, że zostawił tą nogę, co? To co widzieliście. Nie, generalnie dużo startuję, znaczy mam zamiar, ale też staram się startować na zawodach ADCC i może niewiele osób wie, ale mamy naprawdę parter na niezłym poziomie i gdzieś tam pojechałem też na Piranie sprawdzać się z mocnymi gośćmi naprawdę i poddawałem mocnych chłopów, także... Także robię też z Kamilem Wilkiem, dużo z Tomkiem Pacześnym i naprawdę, że mam bardzo solidny ten parter. No i co, gameplan był cały czas zamykać go na siatce, no myślę, że w pierwszej rundzie nie dawałem mu w ogóle miejsca, tak mi się wydaje, nie? Chodził plecami, no nie dawałem mu miejsca, ja też byłem oszczędny, nie wpadałem ciosami, biłem jedynki, dwójki, bo wiedziałem, że po co mam z nim wymianę, mi wystarczyło go zamykać i gdzieś szukać sobie sprowadzeń, poszedłem po jedno sprowadzenie i chyba jedno zaliczone, tak? Dobrze mówię. No to tyle. I nie dałem mu wstać po sprowadzeniu. Czy był jedno i wstał? Stał. Po jednym wstał i po drugim już było, ale to była kontynuacja czy od nowa wyszło? Jak to było? Nie, wydaje mi się, że drugi raz stał. Drugi, nie. W stójce kończyłeś nie, wstał po siatce i znowu został obalony. Aha, okej, okay, dobra, no okej, okay, okej. Okay. Ale przyznaj, że MMA to jest sport pełen paradoksu, bo w wywiadzie ze mną przed walką mówiłeś, że podoba ci się Tomek Narkun, bo on nawet jak zamroczy rywala, to go poddaje, ale ty zrobiłeś dzisiaj rzecz chyba cenniejszą, bo to ty byłeś zamroczony i kogoś poddałeś, no nie to byłem, co jest fajniejsze? Nie byłem zamroczony, prostuję. nie byłem zamroczony, naprawdę, tu muszę powiedzieć, że generalnie mam otwartą szczękę, wszedłem na ten cios, ale gdybym był gdzieś zamroczony, to bym nie łapał tej nogi, a jak leciałem, to po prostu czułem, że po tą nogę idę. No i fajnie, pierwsze poddanie w karierze, cieszyłem się bardzo. Miałem dostać brązowy pas za poddanie, ale dostałem brązowy pas już w grudniu na nominacjach, więc no musiałem podkreślić ten brązowy pas i się udało. Maciej Kawolski w trailerze powiedział, że jesteś gościem, który tak jakby musi cały czas coś udowadniać. Czy ty sobie udowodniłeś, że jesteś gotowy na Roberto Soldicza? Wiesz co? Co mogę powiedzieć? Wiedziałem, że... Ja lubię udowadniać, bo wtedy mam bardzo dużą motywację do walki generalnie i też zauważyłem gdzieś, jak byłem tym faworytem, to czasami miałem problemy lekkie się zmotywować, co jest bardzo ważne. Wiadomo, gdzieś tam pracuję z psychologiem i psycholog sam mówi, że łatwiej się zmotywować na mocniejszego przeciwnika teoretycznie od siebie, niż zmotywować się na słabszego, bo wiadomo, słabszy jest mniejszym zagrożeniem, więc słabiej się motywujemy, nie? No i raczej wolę te wyzwania duże, żeby lepiej się motywować.
co teraz właśnie o wspomnianym Roberto Soldiciu? Jaki jest twój plan? Czy będziesz nawoływał do tej walki, czy raczej na spokojnie poczekasz na to, co ci zaoferuje KSW? Myślę, że chętniej zmierzyłbym się może z wygranym Musajew Pietrzak. Czyli nie jest ci śpieszno do tej walki? Nie, nie. Ja chcę się rozwijać i nie mam tu żadnego ciśnienia na jakieś szybkie walki i mówię, fajnie bym zmierzył się z wygranym Musajew Pietrzak, bo myślę, że to była bardzo fajna walka dla mnie, a ja chcę się rozwijać. Szalona jest ta gala KSW. Tak się zastanawiam, czy chciałbyś być w skórze Maćka Kawulskiego, Wojsława i Martina, decydując o bonusach. No nie. A właśnie, bo mój kolega jeszcze podał klubowy balachon, ale jaja. No to będziemy się bili o bonus za poddanie. A czym opadał? To była balacha. Dwie balachy, jedna na rękę, na no. No to widzicie, parter mamy niezły. I jest jeszcze jedna rzecz. Oktopus rośnie. Oj tak, no i myślę, że powinni cofnąć. Kurczę, szkoda, że te Heraklesy odbyły się ten. Mogłyby się odbić za ten, to może byśmy wygrali. Będą za rok. Szalony, miałeś dzisiaj wsparcie. Myślę, że to chyba bardzo mocno niesie. Przyjechało za mną 150 osób w sumie i to nie mówię tam o jakichś dalszych kibicach, tylko mówię 150 osób, ale to w sumie to najbliżsi jakby koledzy z Maty, z Łodzi, ode mnie z Rawy i tacy najbliżsi dla mnie. Nawet gdzieś tam przemyciła się moja mama, która powiedziała, kłamała mi, że nie będzie, bo nie pozwoliłem jeździć na galę. I patrzę, że po walce ja skakuję na klatkę, ona stoi pod klatką. Także trochę mnie oszukała, no ale nic, po prostu nie chciałem, żeby się stresowała. I wolę raczej, żeby nie oglądała mojej walki. Kiedy wracasz? Kiedy chciałbyś wrócić? Może inaczej? Myślę, że w sierpniu mam wesele, 6 sierpnia, więc na pewno jeszcze chciałbym zrobić czerwiec. Czerwiec, wakacje sobie odpocznę, mam wesele trochę do pozałatwienia i po wakacjach wracam. Ja mogę się bić często. Będzie dzisiaj piwo z Andrzejem Grzybykiem na afterze? Wiesz co, nie wiem, no. Pewnie coś wypijemy, mówię. Jakoś tam było lekkie ciśnienie na ten pojedynek. Mam nadzieję, że coś tam mu udowodniłem, troszkę on też zejdzie z tonu i tyle. Dziękujemy bardzo, gratulujemy zwycięstwa i czekamy na twój powrót do klatki. Dziękuję bardzo.